Teraz pasja innego rodzaju. Ma na koncie sukcesy w krajowych i zagranicznych zawodach biegowych, ale jej marzeniem jest start na imprezie najwyższej rangi. Paulina Wywłoka z Wierzbnej koło Jarosławia wyznaczyła sobie cel nie lada. Zdobycie minimum kwalifikacyjnego i start na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku w biegu maratońskim. Paulina mieszka we Wierzbnej koło Jarosławia. Miejscowość do tej pory nie mogła poszczycić się żadnym wielkim sportowcem. Teraz bardzo kibicuje Paulinie w przygotowaniach do igrzysk. Tak naprawdę od roku trenuję już, traktuję to bieganie dosyć poważnie i ostatni rok, to znaczy w sumie ten rok, 2017, pokazał, że mogę w bieganiu jeszcze wiele osiągnąć i mam dużo zapasu, o którym ja nie miałam w ogóle pojęcia, zaczynając moją przygodę z bieganiem. Paulina stanęła na podium w takich zawodach jak bieg Siedmiu Dolin w Krynicy, ultrabieg w Großglockner w Austrii, 14 bieg Rzeźnika, a w Hongkongu na HK 100 była 16 wśród kobiet. W treningach często wspierają ją znajomi biegacze, a wśród nich ksiądz Michał. Paulina ma niesamowite zaparcie w sobie i taką chęć zdobycia czegoś więcej, ale przede wszystkim tego, co chyba jest najważniejsze u sportowców, rozwijania swojego talentu, bo myślę, jestem przekonany wręcz, że otrzymała talent od Pana Boga i rzeczywiście chce go rozwijać. Teraz Paulina postawiła sobie bardzo ambitny cel. Celem jest zdobycie minimum do Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku w maratonie. Do tej pory przebiegła 3 maratony, jednak biegi ultra pokazują, że drzemie w niej prawdziwy maratończyk. Paulina ma dosyć duży potencjał jak na kobietę, gdzieś tam niewykorzystany wcześniej. No i kolejne zawody pokazały, szczególnie te długodystansowe, że ma niesamowitą adaptację do długiego wysiłku i potrafi po prostu te długie dystanse biegać mocno. Paulina Wywłoka na co dzień pracuje w gminnym ośrodku pomocy społecznej. Trenuje 2 razy dziennie. Biegaczka daje z siebie wszystko, ale liczy też na wsparcie finansowe w przygotowaniach do igrzysk. Sama szuka sponsorów wyjazdów treningowych, diety i akcesoriów biegacza.